Sponsorem transmisji jest Hokej Superliga. Ale Torunia nie odzyskują piłkę przed szansą. Sudow dogrywa na drugą stronę, tam Janiszewski, jeżeli dobrze widzę. Za chwilę będziemy mieli potwierdzenie, czy to może numer 13, Michał Dawid. Za chwilę będziemy mieli potwierdzenie spikera zawodów, który z zawodników wpisał się na listę strzelców. A akcja zawodników Grunwaldu jest. Mikuła dobrze wymienił piłkę. Jeszcze próba tutaj zagrania do numeru 22, do zawodnika z numerem 22. I teraz dobija Mikuła i to chyba właśnie ten doświadczony zawodnik z numerem 18, Artur Mikuła, doprowadza do wyrównania. Takim mocnym uderzeniem w kierunku dalszego słupka pokonał bramkarza Grunwaldu. A teraz Sudoł zagrywa do Żywiczki. Żywiczka indywidualnie, ale z własnej linii bramkowej podbieg. Bratkowski strzał i znów Śliwiński interweniuje kijem i znów ta interwencja okazuje się skuteczna. Z rozbijaniem zagrań graczy z Poznania jest Poltaszewski. Ładnie wymanewrował Torunian. Jeszcze Mikuła z półobrotu. Arbitrów rozgrywanie tego krótkiego rogu. Majchrzak. Świetnie, tym razem już wymienili między sobą dwa podania w półkolu strzałowym. Najpierw to Dudkiewicz. Mówiłem, że czasami gracze Grunwaldu stosują takie zagranie, przesunięcie, podanie do Dudkiewicza. Tu jeszcze Dudkiewicz nie strzelał, tylko znalazł Mikułę przed bramką i drugie trafienie na swoim koncie notuje Artur Mikuła. Na zegarze 0-0-0. Koniec sezonu w polskiej hokej lidze. Sezonu szalonego, ale zakończonego no, w sposób, który w ostatnich latach najczęściej widzimy, a więc jest to mistrzostwo Grunwaldu. Sponsorem transmisji jest Hokej Superliga.